W tym równaniu pomnóżmy obustronnie na początek przez liczbę 6, czyli przez najmniejszy wspólny mianownik tych dwóch ułamków. Tutaj mnożę przez 6 i tutaj też. Tutaj szóstki skrócą się, tutaj szóstka z dwójką skróci się przez 2, i zostanie 3 razy x odjąć 2 odjąć x razy x odjąć 2. To się równa 0. x odjąć 2 jest wspólnym czynnikiem. Do drugiego nawiasu wstawiamy to, co stało przy x odjąć 2. I teraz każdy z tych nawiasów przyrównujemy do 0. Stąd otrzymujemy x równe 2. Tutaj natomiast otrzymamy x równe 3.